Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siebudzicach. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj pana Macieja. Odwiedzi nas tutaj osoba, która dużo podróżuje, chciała zadbać o swoje zdrowie po dwutygodniowej terapii. Proszę powiedzieć, jak ta terapia wyglądała, co żeśmy udało się zrobić, jakie doświadczenie wcześniejsze może coś było. Dzień dobry, Maciej Wiczarski, jestem z Grudziądza. Przyjechałem do Akademii. Moja historia jest taka skomplikowana, dlaczego tu przyjechałem. Generalnie nie dolega mi nic, czyli nie przyjechałem dlatego, że mam jakąś chorobę, coś mnie boli, z czymś się męczę. Ale od jakiegoś czasu, może od 2-3 lat, zacząłem się interesować zdrowiem i bardzo mi zależy na tym, żeby po prostu długo żyć w zdrowiu. No właśnie głównym takim źródłem, gdzie mogę czegokolwiek się dowiedzieć, to są filmiki na YouTube. Tak, bardzo dużo osób w tej chwili nakręca te filmiki. Dużo osób jest bardzo znanych. Część o niektórych osobach nawet tutaj się dopiero dowiedziałem. No i to jest taka bardzo szeroka wiedza. Ona troszeczkę się wymija z tym, co my mamy, co dowiadujemy się od lekarzy, co możemy się w jakichś takich konwencjonalnych ośrodkach medycznych dowiedzieć. No i miałem też takich parę przypadków, nawet w tym roku. To może zacznę od początku. Bardzo dużo podróżuję. Do dzisiaj odwiedziłem 144 kraje. Kilka razy objechałem świat dookoła. Czyli kilka miesiąc albo więcej w ciągu roku pana, nie wiem, poza granicami Polski. No tak, no taki mam cel, żeby wszystkie kraje świata odwiedzić. No, zostało mi jeszcze 49 krajów, więc powiedzmy, że jestem już z górki. Gdzie podróżowałeś, co ci najbardziej może chciałbyś podzielić się takimi największymi wrażeniami swoimi? No to w wielu ciekawych miejscach byłem. Jedno z takich ciekawszych miejsc to była Alaska. Właściwie Alaskę traktuję jako najlepsze miejsce na świecie, które widziałem. Po prostu przepięknie. Akurat miałem okazję lecieć do takiego parku narodowego Piotr Maj, gdzie oglądaliśmy niedźwiedzie. To po prostu przyroda była przepiękna. Te samoloty fajne, które lądują tak, wody. Tak, to bardzo mieliśmy dużo przygód z tymi samolotami. Lądowaliśmy na takim malutkim jeziorku, gdzie praktycznie wylądować wylądowaliśmy, ale nikt nie wiedział, jak ten samolot ma wystartować, bo po prostu jezioro było bardzo małe. I ten pilot się trochę nas śmiał, mówi, no teraz już zostaniemy. No i po prostu trzeba było samolot tak rozpędzić na tym jeziorku, jakby w kółko lecieć i w pewnym momencie zrobić nagły zwrot, żeby być na środku i to dokończyć i po prostu wznieść się w górę. No to było takie fajne przeżycie. Ciekawe. Ale odnośnie zdrowia, chcę powiedzieć, że wielokrotnie miałem na wyspie amerykańskiej Saipei, miałem taką przygodę, że po prostu jechałem na rowerze i no po prostu coś mi się stało z kolanem, ale na tyle silne to było, że po prostu nie byłem w stanie dalej jechać, znaczy prowadzić tego ból. Taki był ból, że nie mogłem pedałować. Nie wiedziałem, co mam zrobić. I na przykład tacy lokalni ludzie powiedzieli, że w tej sytuacji mogę iść do człowieka, który leczy chińskimi metodami. I faktycznie poszedłem do niego, położył mnie na stół. Pierwsze, co zrobił, spuścił krew z kolana, postawił mi bańki. To oczywiście bardzo bolało. Nie mogłem właśnie po tym jeszcze jakby przez pierwszą godzinę, dwie godziny jeszcze gorzej się czułem. Ale dosłownie wieczorem już mogłem chodzić, już dużo było lepiej. I też pierwszy raz jakby też zrozumiałem, że nie tylko jeżeli jesteśmy chorzy, mamy jakieś dolegliwość, to musimy iść do lekarza. Się okazuje, że są ludzie, którzy potrafią po prostu też coś zrobić. No w tym roku na przykład, też była w styczniu była taka sytuacja, byłem w Senegalu. To była taka większa podróż, 6 państw, ostatnim państwem był Senegal. No i po prostu byliśmy przedostatni dzień, byliśmy nad morzem, no to ja lubię powiedzmy, nawet czy są duże fale, nie, czy małe, to zawsze lubię się kąpać, lubię wejść, tam trochę poszaleć. No i tak pechowo się stało, że po prostu przyszła taka duża fala, nie wiem jak to się stało, wykręciło mi nogę.
No, ale tak mnie pechowo wykręciło. Znaczy, od razu wiedziałem, że coś jest. Wyszedłem z tej wody. Na początku ból nie był taki duży. Nawet to było przed południem, jeszcze po południu mieliśmy... Często się oddziałuje adrenalina w organizmie, możesz nie poczuć tego efektu. Tak, no, chyba tak się właśnie stało. I no jeszcze chodziliśmy tam, byliśmy na taki monument duży był, to też właśnie dosyć wysoko, musieliśmy jeszcze wejść po schodach. No ale wieczorem, jak ruszyliśmy do hotelu, to dosłownie pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdało, że nie byłem w stanie nawet na jeden schodek stanąć i wejść do góry. Po prostu jak już byłem w hotelu, widziałem, że jest wszystko dobrze, że to znaczy, że powiedzmy dobrze, to pewnie minie, a się okazało, że ja nie mogę nogi w ogóle do góry podnieść. No i też cały dzień przeleżałem. Następny dzień przeleżałem w łóżku, kolejny dzień wracaliśmy do Polski. Wjechałem do Poznania, właśnie już z tym kolanem nie mogłem ruszać, miałem duży kłopot, nawet się ubrać nie mogłem. Pojechałem do lekarza, prześwietlenie zrobiliśmy, no i zdiagnozowane było zerwanie wiązadeł krzyżowych. No i właściwie lekarz powiedział, że tutaj tylko musimy to naprawiać i właściwie no, próbował mnie namówić na operację. Ja jeszcze przyjechałem do mnie, do mojego miasta, do Grudziądza. No właściwie to już nawet nie szukałem, żeby ktoś mi pomógł, bo wiedziałem, że będzie operacja, tylko szukałem lekarza, który lekarz może mi pomóc, znaczy no, powiedzmy z tych specjalistów, którzy to robią, no powiedzmy chciałem się dowiedzieć, do którego powinienem... Lepszego fachowca. Tak jest. No i też w takim ośrodku rehabilitacyjnym moja koleżanka pracowała. Mówi: Maciej, niezależnie od tego, czy będziesz operowany, czy nie i kiedy to będzie, dobrze by było, żebyś ćwiczył to kolano już zanim przed operacją, żebym je ćwiczył. No. Później łatwiej było po operacji wyjść, zrehabilitować. Tym bardziej, że miałem trzy przypadki w mojej rodzinie, najbliższej rodzinie, że moi bracia byli operowani, no i kolano już nie jest takie sprawne, jak było przed operacją, przed tym, co się wydarzyło. No to, że się zgodziłem, po 2 tygodniach ona mówi: Maciej, coś tu jest nie tak, bo ty za dobrze to wszystko regenerujesz. Ale operacja była ustalona jakiś odległy termin, czy nie ustalałeś? No właśnie miała być tam do miesiąca, powiedzmy. Nie około, żeby też za długo ten lekarz sugerował, żeby za długo nie czekać. Tak. No i właściwie ja się zdziwiłem, zawołałem się jeszcze jednego człowieka, też dotykam i widzę, że zakres ruchów mam coraz większy. No i mówi: no ja bym się zastanowił, czy ta operacja powinna być, czy nie. No i właściwie oparłem się nawet kosztem pracy, właśnie codziennie rano idzie do tego ośrodka, no około 1,5 godziny do 2 godzin codziennie ćwiczyłem, no to może było 1,5 miesiąca i się okazało, że ja po prostu nie potrzebuję operacji, wszystko się zregenerowało z powrotem. No ale dla mnie najważniejsza to jest taka informacja, że po prostu jeżeli ktoś powie, że trzeba iść na operację, to jeszcze nie jest, no są jeszcze... Trzeba się zastanowić, czy na pewno warto się poddać tej operacji, a może są jeszcze inne jakieś możliwości. Przede wszystkim organizm zawsze ma potencjał, żeby naprawić, tylko są różne sytuacje, czy da rady jednak, ale już wiadomo, jeżeli są złamania, zerwania, tak. No to czasami jednak tylko z lekarza też trzeba korzystać, ale nie zawsze to się mi się udaje, jak to się mówi, dobrze, nie? Generalnie, no to jeżeli już się coś stanie, ale... Idąc dalej, to człowiek się zastanawia, a może coś w życiu zrobić takiego, żeby po prostu, nawet jeżeli ta fala wykręciła mi tą nogę, to czy można coś takiego zrobić, żeby nie, w ogóle nie doszło do jakiejś sytuacji, bo być może te ścięgna były za słabe. No ja w tej chwili mam 48 lat, czuję się świetnie, dużo też ćwiczę, biegam, jakoś nie mam problemów z niczym. Ale jednak na przykład to kolano się wykręciło, no zwykła fala, no może była duża, ale się wykręciło. Mhm. I dla mnie to był też taki sygnał, że Maciej, może coś trzeba z tym zrobić, być może są metody, gdzie ty możesz sobie to zdrowie poprawiać. I teraz najważniejsze pytanie, jak to zrobić, no bo jak ja pójdę do lekarza i ja powiem, że nic mi nie jest, to co mi mogę, że lekarz zaleci? Może mi zalecić może jakieś witaminy, może jakieś tabletki? No ja jestem generalnie przeciwny, żeby czując się zdrowo, żebym się suplementował. No. No i tak naprawdę właśnie to poszukiwanie to jest już to może te 2 lata, może 3 lata, to człowiek ciągle poszukuje jakieś metody, właśnie słucha na YouTube te informacje. No i też pewnie jakoś przypadkowo, już nie pamiętam, wpadłem na filmik twojego ojca. No i
właściwie te metody, które on jakby, o których on opowiada, bardzo mi się podobały, bardzo. Znaczy przyjąłem właściwie to tak jakby, to sobie tak by to były moje metody, one w ogóle się nie kłóciły w tym, co mam w środku, nie? I to było takie ważne, bo czasami ktoś coś mówi, a ja tak jakby to o tym myślę, analizuję, to nie do końca się z tym zgadzam, bo po prostu się trochę mi kłóci. A tutaj bardzo wszystkie metody mi wchodziły. No i sobie to takie, jakby kolejne takie moje marzenie było, może jak to, nie wiem jak to nazwać, że chciałbym tu przyjechać. No ale to tak myślałem, że może w tym roku, może w przyszłym, tak na spokojnie. No i też była taka sytuacja, że miałem właśnie w tej chwili, jak tutaj jestem, miałem wyjechać do Bułgarii. Ale życie trochę się inaczej poukładało i po prostu zamiast pojechać do Bułgarii, no się okazało, że nie pojadę. No i w tym miejscu mówię, to będzie najlepszy moment, bo czas miał zrezygnowany, będzie najlepszy moment, gdybym mógł tu przyjechać i po prostu przeżyć to, co faktycznie, te wszystkie metody, bo faktycznie tych metod tu jest bardzo dużo. No, jeżeli gdzieś tam czytamy jedna, dwie, trzy metody, czasami pięć metod, kilka metod takich stosuję w domu jakby codziennie, a to jest metod 40 lub więcej, no, to jest taka silna jakby dawka tych wszystkich rzeczy, które są zdrowotne, że ja to czułem, że jeżeli ja to zrobię, to na pewno mi to, znaczy nie chciałbym, żeby nie zaszkodzi, po prostu to mi pomoże, to mi bardzo mocno otworzy oczy na to, czego ja poszukuję, czyli na to, żeby żyć w zdrowiu i długo i żeby nie mieć problemów. No i jeszcze też mam takiego znajomego kolegę, który zresztą w zeszłym roku był ze mną w RPA i mówię, Piotr, słuchaj, jest taka sytuacja, wytłumaczyłem mu co to jest ośrodek, on o tym jeszcze nie wiedział. I też mówię, że słuchaj, jesteśmy rówieśnikami, razem z nim chodziłem do Goniaka. Mówię, słuchaj, jest taka rzecz, jeżeli jest taka możliwość, to chodź, przyjedziemy razem. Na pewno ci to nie zaszkodzi, myślę, że ci mocno pomoże. I po prostu razem to przeżyjemy. No i w sumie jestem super też Piotrkowi dziękuję, bo on po prostu dzięki niemu, może nie dzięki niemu, ale po prostu jak przyjechaliśmy tu w dwójkę, to się naprawdę czułem dużo raźniej, jakoś większa była energia. No Piotr niestety ze względu na pracę mógł być tylko na jeden tydzień. No ale już teraz jesteśmy codziennie praktycznie do siebie dzwonimy i już powiedział, że no, on w ogóle jest bardzo zadowolony z całej terapii, ale przestał palić. No proszę. Ja i tak mu mówię, przed wyjazdem mówię sobie, tak dwa tygodnie mówię sobie, proszę Cię Piotr, żebyś już przestał palić, żebyś nie palił. No tak, bo w środku to pewnie pozwalamy, no, tak. Palących tutaj niestety też nie przyjmujemy. Tak. I dwa tygodnie szybciej, no jeszcze no, miał prosty kłopot, ale tydzień przed wyjazdem kupił sobie tabletki. No i właściwie jak tu już jechaliśmy, już nie palił. No i ośrodek oczywiście w ogóle nie palił, teraz mówię, Maciej, ja nie palę. Znaczy, często, bo palenie to nie jest chorobą przede wszystkim, tak. Ale ludziom po prostu brakuje bodźcu, który po prostu, powiedzmy, powiedzieć, że koniec, tak, czyli taką granicę i żeby tutaj, albo jak tu trafić, albo jakąś inną rzecz, tak, żeby to tego pobudzić, tak, żeby człowiek tego staje w końcu, bo to nie jest tak, że to jest dla przyjemności, to już się robi, tak, czyli papierosy, tak samo jak mówię, jak się tłumaczę, to może być smoczek równie dobrze budzić, trzymać, to jest po prostu taki odruch, powiedzmy, nawet tak dziecięcy, tak. Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ja myślę też, że dlatego nie pali, bo to, co tu przeżyliśmy, bo no, tak, bo no, osoby, które nas słuchają, pewnie już wiedzą, ale w pierwszym rzędzie trzeba oczyścić organizm i to zrobiliśmy, czyli jak oczyścimy cały organizm, oczyścimy głównie wątroby, oczyścimy jelita, oczyścimy krew, nerki, no to zrobiliśmy jakąś pracę i każdy też odczuł, bo ja to odczułem, Piotr też na pewno i tutaj wszyscy, którzy są, to czują po tym oczyszczeniu jakby taką lepkość, więcej energii, czują się lepiej. To jest jedna rzecz, a druga z kolei jak pobudziliśmy cały organizm do pracy przez te wszystkie masaże, które mieliśmy, które właściwie dotyczyły każdej części ciała, to po prostu jakby też była duża praca włożona w to, żeby po prostu organizm ożywić, jakby no plus cała suplementacja, w sensie dużo ziół, to co jedliśmy, żeby po prostu, żeby organizm dostał te wszystkie witaminy i te wszystkie minerały, które miał dostać. No i teraz jeżeli ktoś, powiedzmy, no właśnie tu nawiązuję do tego Piotra, jeżeli ktoś to przeszedł i też to nie było łatwe, po prostu od rana do wieczora są te zabiegi i
nie jest to też jakieś bardzo trudne, ale po prostu trzeba, no... Ale wymagające. Wymagające. No to człowiek to szanuje, co zrobił. No bo tak to jest. Ja też w sumie... I teraz, a następna sprawa jest taka, że po takim tygodniu, czy dwóch tygodniach, może ktoś jest dłużej, to człowiek pewnych nawyków albo pewne rzeczy już poznał, takie, które chciałby robić być może całe życie. Mhm. Oczyszczanie wątroby tą metodą, wiem jak bardzo duże rzeczy mi wyszło z wątroby, to byłem w szoku. I jeszcze to wychodzi. Tak, jeszcze to wychodzi. Myślę, że sobie raz w miesiącu na pewno będę robił. Poza tym też się dowiedziałem, jak dużo rzeczy zależy od tej wątroby. No ja nie miałem tej świadomości, że tyle narządów, które my mamy, czy to będą oczy, czy to będzie skóra, nadgarstki, są różne, mamy różne dolegliwości, a nie wiemy, że czasami to wynika tylko z jednej, z dwóch, trzech narządów, które mamy. No bo organizm to jest jedna całość, tak? Po prostu jak powiedzmy samochód, tak? No wyjmijmy z samochodu, to jakieś, tak. No nie mówię o silniku, który jest jak serce, ale wyjmijmy inne pozostałe, to też nie pojedzie, tak? Tak, ale ja na przykład nigdy bym nie pomyślał, no serce jest ważne, wiadomo, że każdy powie, że serce, może mózg, no są najważniejsze, dzisiaj myślę sobie, że właśnie wątroba jest najważniejszym organem. To jest jedna z najważniejszych organów. Tak, ja siebie teraz nie tyle wolę dbać o serce, że znaczy, się chcę dbać o serce, ale przed sercem ważniejsza dla mnie będzie wątroba. Mhm. Bo wiem, że jak ja wątrobę oczyszczę, to nawet ta żywność, która wiadomo jaka teraz jest, i człowiek nie wie, idzie do sklepu, nawet nie wie co ma kupić. I się zastanawia, no bo ja też się zastanawiam. W sklepie trzeba się przygotować na to, czy to jest normalny produkt, czy ekologiczny produkt, tak. Praktycznie to może być to samo. Może tak? Bo być. Możemy być oszukiwani przez producentów, a często tak właśnie jest. Nie? Tak. Ja teraz już sam wiem, że jeżeli ta wątroba naprawdę będzie czysta, to wątroba ona sama wie, co ma zrobić z tym, co ja zjadłem. Czy tam będzie aluminium, czy tam będzie chemikalia, czy jakieś po prostu związki, które nie są naturalne. Bo wątroba ma taką funkcję i ona jest na tyle mądra, że ona sobie poradzi z tym. Ja nie muszę jakoś specjalnie z tym walczyć, pod warunkiem, że będzie wątroba sprawna, czysta, sprawna i będzie funkcjonowała. No oczywiście też, tak jak tutaj w ośrodku, jakby jest bardzo ważna też autosugestia, ale chodzi o to, żeby człowiek po prostu... Człowiek musi wiedzieć, że organizm potrafi się sam zregenerować i trzeba jakby taki pewnie mieć taki dialog ze swoim organizmem. Znaczy chodzi o to, że często jak człowiek choruje na jakiś problem, chorobę, która lekarze twierdzą, że jest nieuleczalna, no to ciężko wtedy osobie pomóc, jeżeli organizm, mózg nie otworzy się do tego, czyli nie przekonamy go, że to da radę zrobić. Jeżeli przekonamy go, to terapia bardzo skuteczna i wtedy tak się dzieje. Jeżeli człowiek zamknie się w sobie i zakotuje sobie niestety, że to nie da rady zrobić, co byśmy nie robili zewnętrznie, niestety to nie pomaga wtedy, nie? Tak, no ja na pewno nie mam, w ogóle jakby wyzbyłem się tych myśli, że coś jest ze mną nie tak, że coś się mnie boli. I po prostu nie mam takich myśli, jeżeli nawet coś jest poważnego, to po prostu jakby całą moją taką energią wewnętrznie staram się z tym zwalczyć sama, bo no, nie mogę powiedzieć, że poproszę na przykład, albo no, mogę poprosić Boga, mogę poprosić jakby to w co wierzę, żeby po prostu, żeby następowała regeneracja, żeby i na pewno się nie zamartwiam, że tym mam, że to jest po prostu dobrze, co się stało, no to teraz jest czas na regenerację i... Chodzi o to, że dążymy do naprawy swojego organizmu, tak? Tak. Żeby się cały czas regenerował. No i na pewno, tak jak chyba ojciec też powiedział, że właśnie na paczce, że jeżeli już palimy papierosy, tak. To bardziej zaszkodzi ten napis, który jest na paczce, tak. że paląc papierosy, się naprawdę zabijasz, czy trujesz, nie wiem, tylko nie wiem, palę, nie wiem, jakie są napisy. Ale chodzi o to, że ta myśl, że jak my coś jemy złego, albo pijemy, albo palimy, że to nas zatruwa, to właśnie nas zatruwa. Żebyśmy tego nie mieli w sobie. A jeżeli już palimy, to już żeby nie myśleć, że dobra, to robimy i się trujemy. Nie myśleć tak po prostu, no trudno. Jak już tak mamy, no to jak już no, tak samo człowiek się napiera, żeby przynajmniej nie miał tej myśli, że po prostu się truje. Że to jest złe dla swojego organizmu. No dobrze, terapią zadowolony, pobytem zadowolony. Tak, bardzo zadowolony. Co możemy powiedzieć tym osobom, którzy nas oglądają, którzy decydują się, czy się nie decydują? Bo wiadomo, że dużo filmików już jest, ale nie zawsze wszystkiego możemy pokazać przez telewizję.
No to taki przypadek jak mój, że właśnie czysto przyjechałem profilaktycznie, to pewnie jest, rzadziej się zdarzają takie osoby. Nie, dlaczego? Przejeżdżają. Tak, a ja... Coraz większa świadomość jest ludzi, że trzeba profilaktycznie zadbać o siebie, niż później przyjechać już z ciężkim problemem. Tak, ale na przykład te osoby, które poznałem przez te 2 tygodnie, no to właściwie to są osoby... No już najczęściej trochę starsze ode mnie, gdzie faktycznie była jakaś dolegliwość, czasami bardzo trudne dolegliwości. Też osoby, i teraz to, co jest ciekawe, bo ja mogę powiedzieć jakby na bazie tego, co ja właśnie widzę wśród tych osób. Od siebie, Tak, tak. to są Czemu? osoby, które od dłuższego czasu borykają się z jakimiś problemami. To są poważne problemy. I to są też osoby, które już były u wielu, wielu lekarzy i po prostu, no, mimo że jak Nie ktoś ma, odnaleźli tak, pomocy. ma 5 czy 10 lat chorobę, a w dalszym ciągu chodzi, jeździ do tych lekarzy i zmienia tych lekarzy, i jest, bo to nie są osoby z Polski, dużo są, parę osób jest z Polski, ale dużo jest ze Stanów, jest i z Kostaryki, z Kanady, z Niemiec, także są osoby z całego świata. I one mówią, że po prostu jak długo można chodzić po lekarzach i po prostu każdy powie coś innego, inna jest diagnoza albo podobna, ale tych leków po prostu jest już za dużo. I najczęściej to jest taki bunt wewnętrzny, że już nie chcę więcej, po prostu nie chcę więcej. No i wtedy, i też, i to jest pierwszy taki moment, a drugi to jest taki moment, gdzie one szukają, jeżeli jest jakiś specjalista, jest od kręgosłupa specjalista, jest zielarz na przykład, który ziołami potrafi, ale to są wszystko takie rzeczy, gdzie po prostu są dwie, trzy, cztery elementy i tam one chodzą, bo nie ma innego wyjścia. A teraz, jeżeli ktoś usłyszy o Akademii, tak jak ja to, jak oglądałem te filmiki, to nagle się okazuje, że jest jedno miejsce, gdzie nie ma 1, 2, 3, 4, właśnie różne inne rzeczy, tylko jest nagle 20, 30, 40. I każda rzecz jest inna niż nam mówią lekarze. Nie są to lekarstwa, nie są to jakieś zabiegi chirurgiczne. I człowiek się zastanowi, to jak, to coś tu jest, aż po prostu jest w szoku, że jest takie miejsce, gdzie można wszystkie rzeczy zrobić w takiej dużej, zmasowanej ilości w jednym I w miejscu. krótkim czasie. Tak, i w krótkim czasie. No i ja właściwie, no, te kilkadziesiąt osób, które tu były, nie znam ani jednej osoby, która powiedziała, że, która źle powiedziała jakby o tym, co my tu robiliśmy. Nie ma, no, oczywiście może być ktoś zmęczony, czy powiedzmy, no bo się nikt nie spodziewał, że będzie tak dużo tych terapii, no od rana do wieczora chodzimy i no, codziennie tak jest, to może zmęczyć, ale każdy, kto to przeszedł, to nikt nie powiedział, że to jest, że właśnie nikt nie powiedział, że mu zaszkodziło albo że coś jest nie tak. Właśnie każdy mówi, że bardzo fajna sprawa, że super, że się bardzo cieszą, że tu przyjechali, że i wiadomo tak samo, że to nie jest tak, że ja mam coś mi z nogą, nie mogę chodzić i ja dzisiaj mam, bo to nie o to chodzi. Tu trzeba jakby, Podchodzimy całościowo. tak, całe ciało. Trzeba się oczyścić, trzeba wzmocnić, trzeba dostarczyć tych wszystkich elementów, a organizm sam powoli z tego będzie wychodził. A jak ja Dokładnie. jeszcze, ja sam wiem, jestem przekonany, że ja sobie w domu będę mógł to samo zrobić, większość tych najgłówniejszych rzeczy, no to, no i już nie mówiąc o tym, że w każdej chwili mogę zadzwonić, czy tu, czy mogę do ojca zadzwonić. Oczywiście. Ja wczoraj nawet zadzwoniłem do Rosji, do ojca, bo też chciałem się o coś zapytać. Ojciec był zajęty, ale krótko, 3 minuty powiedział mi, że on uważa tak i tak, i to dla mnie duża pomoc. Ja przynajmniej, jak ja stąd wyjadę, to chodziło o elektrostymulator, o tą maszynę. On mówi, że w tym, jak chcę zadbać bardziej na przykład o jakość rzeczy, to dobrze, gdybym sobie to, czy kupił, to miał, że to jest. Dla mnie jest taka silna informacja. Tu mieliśmy dużo właśnie tych zabiegów, prawie codziennie. No i właściwie ja na pewno po powrocie sobie bardziej się wgłębię, akurat na przykład w to, dlaczego to, co to robi. Kupię to do domu, wiem, jak to stosować, więc dla mnie już teraz będzie łatwe. I dlatego ja naprawdę każdą osobę właściwie zachęcam, żeby tutaj przyjechała, bo na pewno dostanie bardzo dużo informacji praktycznych, co trzeba zrobić z ciałem, żeby nie poddać się temu, co lekarze chcą po prostu zrobić. Nie? No i to jeszcze tak na koniec pewnie dopowiem, że te osoby, które stąd wyjeżdżają, wszystkie mówią, że one właściwie, jeżeli jeszcze przyjmą jakieś leki, to wszystko zrobią, żeby je odstawić. Po prostu
prostu nie... Jest taka możliwość, jeżeli będziemy dalej się oczyszczać, tak, jak bardziej można minimalizować te ilości. Tak, bo człowiek jakby otwiera oczy i widzi, że można wszystko inaczej to zrobić, inaczej sobie to pokładać, inaczej podejść właśnie do swojego zdrowia, holistycznie, czyli jako cały organizm. Bolą nas oczy, czy mamy słabszy wzrok, to wcale nie znaczy, że mamy oczy leczyć. To możemy właśnie wątroby, może coś innego, może całość organizować, cały organizm. Także po prostu inne spojrzenie trzeba mieć jakby na zdrowie, na, oczywiście na to, co jemy, na to, co robimy. Nie zamartwiać się. No i tego tutaj się też, no, tak każdy może, w momencie, kiedy to przeżyje, to zrozumie, tak dosadnie zrozumie. Dokładnie. Dlatego szkolimy tutaj na miejscu praktycznie, jak to się odbywa. Profilaktyki też wiecie, jaką później domu wykonywać. Tak. Więc to jest bardzo dobrze. To jest przede wszystkim człowiek, wtedy już nie panikuje w jakichkolwiek sytuacjach w domu, tak? Czy coś się stało, gorączka, katar i inne rzeczy. Już nie wie, że nie trzeba leczyć po tabletkę do apteki, tylko wie, co już z tym fantem tak zwanym zrobić. No ja nawet teraz właśnie tak sobie pomyślałem, że jak ja powiedzmy, czy tam będę tu w domu, czy będę dalej podróżował, to w momencie, kiedy się coś stanie, ja się tego nie boję nawet. Po prostu człowiek jest jakby, bo ma więcej tych narzędzi. Tak. I te narzędzia, najciekawsze to, że one są łatwe. To nie są trudne, nie są żadne skomplikowane. Tymi narzędziami nie są, nie jest lekarz. Może być lekarz, jak się naprawdę coś stanie, ale generalnie my mamy to, co dzięki. Więc to po prostu bardzo rozwija i bardzo te horyzonty się mocno poszerzają. I nawet czy ja gdzieś tam na pustyni, czy człowiek jest sam, czy w górach, to zawsze może jeszcze dużo rzeczy przemyśleć, ma więcej możliwości do przeżycia, jeżeli już naprawdę była skrajna sytuacja. No, u mnie czasami są takie skrajne sytuacje. Tak, podróżujesz, tak masz. No. Tak, a poza tym ja nie podróżuję tak, że ja jadę do hotelu i tam leżę, tylko właśnie jak już gdzieś jadę, to po prostu w każdą dziurę muszę wejść. Na własną rękę wszędzie. Tak, i to jest najważniejsze, bo to jak już chcę zobaczyć, poznać, porozmawiać, czasami gdzieś tam sam nawet pobyć, czy czasami trzeba przenocować w miejscu, gdzie właściwie nie ma, w ogóle nie ma ludzi, nie ma hotelu, czy cokolwiek, trzeba sobie poradzić. Ale te wszystkie rzeczy po prostu to jest takie następne, taka broń, z której można skorzystać, gdy jesteśmy w trudnych sytuacjach. Nie? No to chociażby ten przypadek z zimną wodą. No ja raz miałem taką sytuację na Antarktydzie, jak byłem, to się kąpaliśmy, bo nas tam 120 osób, no i powiedzmy może 60-70 się zdecydowało. Nie, mamy certyfikaty, fajnie, zimna woda. Ja myślałem na początku, że ja umrę. To po prostu nie wiedzieliśmy, każdy, po prostu była taka sytuacja, że wiedzieliśmy, że możemy wejść, zimno po prostu, bo to Antarktyda, woda jest 0 stopni, bo wszędzie dookoła lód, właśnie 1 stopień. No i teraz decyzja, zrobić to czy nie zrobić. No, mamy jedną możliwość w życiu, mamy powiedzmy tam okienko pół godziny, albo zrobię, albo nie zrobię. No to jak jest decyzja, to człowiek się rozbierał. A teraz... Teraz już pierwszy był kolejny. Teraz codziennie póki temu mój rekord sobie był 15 razy. No i lodowata woda, ja po prostu idę to prysnic prosto do wody, się zanurzam 3 razy i ja to... No to jest... To... Teraz już pan polubił już, nie? Tak. Polubił i w ogóle się na tym zostawił. Więc ja dzisiaj, jak na przykład byłby... No też już tak do tych, nawiązuję tych wycieczek, by był jakiś górski strumień, a ja muszę przejść, to po prostu się rozbieram, rzeczy na i przechodzę. No bo człowiek to przeżył. I to są, no i właśnie chociażby to jedno takie ćwiczenie, co my tutaj mamy, to jest, to tak dużo mi dało, to człowiek jest zahartowany, ja już się zimnej wody nie boję. Tak, człowiek tutaj też pokonuje swoje słabości, tak. Nie tylko zimną wodą, ale inne również, tak. Tak. Więc człowiek jak wyjeżdża, troszeczkę tak porównujemy, jeżeli to często podróżujesz, takie powiedzmy droga przeszkód, tak, które trzeba tutaj przejść też, nie? Także bardzo fajne przeżycie. Oczywiście nie żałuję, jakbym mógł wybrać, jeszcze raz przyjechałbym w podobnej sytuacji, ale miesiąc szybciej, na pewno zrobiłbym to samo. Nawet na początku, zresztą nawet też żartowałem, że chyba nawet mówiłem, że żartowałem, że gdybym miał przyjechać tutaj i powiedzmy albo ktoś za darmo dałby mi czwartą wycieczkę dookoła świata, to bym się nie zgodził. Wolałbym przejść tutaj. No i tak jest. Dziękujemy. No wycieczkę mogę sobie później. No. Życzymy Ci sukcesów. Twojego podróży, żebyś skończył te wszystkie swoje kraje, zaliczył, żebyś miał już komplet. Tak, bo to jest Twój dobry, taki życiowy sukces. My również dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądają. Serdecznie oczywiście zapraszamy. Jak widać, tutaj wiele osób do nas przyjeżdża z innych zakątków też świata.
pomagamy wszystkim, którzy potrzebują pomocy, więc myślę, że Państwo też warto, żeby się nad tym zastanowili, żeby nie czekać do tego ostatniego momentu, a nawet lepiej przyjechać wcześniej profilaktycznie, niż później już walczyć z takimi ciężkimi problemami. Tak. Dziękujemy bardzo, życzę Was miłego dnia wszystkim. Do widzenia. Do widzenia.